takim pociągiem pojedziecie z Podgoricy do stacji Ostrów. Z zewnątrz wyglądają porysowane, pomalowane, ale w środku całkiem przyzwoite. Dochodzimy tutaj do takiego rozwidlenia. Podgoricy przyjechaliśmy pociągiem do stacji Ostrog. Podróż trwała jakieś 40 minut. Bilet kosztuje 1,5 euro od osoby. O, chwilę. Chwilę niech popiszczą. Pewnie mnie nie słychać. Towarowy jakiś. Przyjeżdżacie tutaj do stacji Ostrog, wysiadacie, 6. czy 7. stacja jakoś tak, i idziecie prosto, wysiadacie tutaj na tą stronę, idziecie prosto i tam widzicie taki znak stopu, kolejny przejazd i tam skręcacie w prawo przez te tory i zaraz odbijacie w lewo i wchodzicie na szlak do monastyru. A wasz cel, nie wiem czy to będzie widać, nie mam zbyt dobrego obiektywu, tam w oddali taki biały krzyż, to jest właśnie to miejsce, do którego będziecie szli. Nie widać monastyru jeszcze tutaj z tego miejsca, ale to jest mniej więcej tamten rejon. O, tutaj idziecie od stacji Ostrog, kolejki. Przechodzicie przez tory i zaraz za torami dalej nie idziemy tą asfaltówką, tylko tak jak drogowskaz pokazuje, idziemy w lewo. Szlak jest oznakowany, później trzeba zwracać uwagę na strzałki, szlak jest oznakowany. O, tam w górze widzimy już monastyr. Droga idzie tak jak górski szlak. Trochę trawką, trochę kamieniami, trochę jakimiś prostymi ścieżkami. Każdy da radę. Ważne, żeby sobie zaplanować trochę więcej czasu. Drogą dochodzimy tutaj do takiego rozwidlenia, prosto na Budwę Podgoricę droga, a w lewo jest droga samochodowa na górę Ostrog do monastyru. Także idziemy na piechotę i skręcamy sobie tutaj w lewo, możemy iść tymi schodkami w górę, to będzie krócej. Jesteśmy na miejscu, nie ma zbyt wiele ludzi, ale rzeczywiście wykute w skale budynki robią duże wrażenie. Monastyr Ostrog, prawosławny klasztor, jest największym sanktuarium w Czarnogórze. Odwiedzają go wszyscy wierzący, bez względu na wyznanie. Rocznie odwiedza to miejsce około 1 000 000 osób. Monaster został założony w XVII stuleciu przez metropolitę Bazylego, który został kanonizowany jako święty Bazylii Ostrogski, który przebywał w nim przez kilka ostatnich lat życia
aż do śmierci w 1671 roku. Z dawnych już czasów ludzie opowiadają o cudach i magicznej mocy tego miejsca. Jest tu bezwzględny zakaz fotografowania i nagrywania wideo we wnętrzach. Spróbuję pokazać, ile się da. Można schodzić drogą, którą jeżdżą samochody, albo na skróty, taką ścieżką dla pieszych, schodami. Sporo skraca, ale jest bardziej męcząca. Zależy kto ile ma czasu, jak sobie rozplanował dzień. No właśnie, mieliśmy przygodę ze żmijką. Zwracam honor temu, co kiedyś tutaj oglądałem jakiegoś bloga i mówił, dzikie węże, żmije. Szliśmy pod górę, nie spotkaliśmy nic. A teraz tu się żmijka wygrzewała na słońcu. Idę sobie i nagle słyszę, uważaj koło twojej nogi żmija. I ale uciekła. Jak będziecie schodzić na dół,
będą dwie tabliczki. Jedna na dworzec i druga w drugą stronę do monastyra. I taki zakręt do zauważenia, to wtedy skręcamy tutaj w lewo. O, i już widać stacyjkę Ostrog. Zabrało nam to 40 minut w dół zejścia. Warto, warto, będąc tu w pobliżu, mimo tego wysiłku, warto było. Można oczywiście sobie wziąć taksówkę. Tu przy dworcu, dużo powiedziane, przy dworczyku zawsze jakaś taksówka powinna stać czasem, chyba około 10 euro może was zawieźć w górę, a na dół warto zejść, jak ktoś lubi chodzić po górkach. Tu jest panorama ze stacji Ostrog. Czarnogóra ma ludności około 600 tysięcy bodajże. Także jest mnóstwo terenów niezaludnionych. Piękne obcowanie z naturą. Cisza. Bzyki tylko przelatujące słychać, ptaki. Rewelacja. Wybudowana z kamienia, nic ciekawego tu nie ma, biletów tu nie można kupić, bilety kupuje się wracając u konduktora w pociągu.